W tym filmie podzielę się z wami moimi planami odnośnie osiągnięć podboju, odnośnie polityk sezonowych oraz odnośnie talentów sezonowych. Jeśli jesteś ciekaw mojego spojrzenia i kilku obliczeń, to zapraszam w tę piękną podróż. Siema, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na kanale. Dzisiejszy film będzie bardziej złożony. Czasami będziemy skakali z tematu na temat, ale to dlatego, że wszystko jest poniekąd ze sobą powiązane. Dlatego chcę mieć to wszystko na jednym filmie. Oczywiście niżej będą timestampy, więc możecie sobie przeskakiwać na temat, który was interesuje, ale polecam obejrzeć całość, żeby mieć pełen kontekst. To chyba tyle z tych ważniejszych informacji. Przejdźmy sobie do osiągnięć podboju. Co nas tutaj interesuje? Po pierwsze, interesuje nas wykonanie 20 zadań. Mamy już 5. Oczywiście 20 zadań wykonamy. Natomiast jeśli chodzi o 35 zadań, raczej nie będę w to celował. Zatrzymam się na tych 20, które każdy aktywny gracz raczej zrobi. Tutaj mamy listę bohaterów, na których mamy szansę. Ja osobiście nie mam Tobina, nie mam Teodora, nie mam Goresha oraz nie mam Tohara, więc najlepiej dla mnie, jakbym dostał któregoś z nich. Niestety zabrali mi Syndriona w tamtym KVK, był tutaj jeszcze Syndrion, w tym go nie ma, a głównie tak naprawdę celowałbym w Syndriona. Więc z Syndrionem musimy się pożegnać, aż do następnego koła fortuny. Mam tutaj 44 losy, co teoretycznie pozwoliłoby mi odblokować dwóch bohaterów. Ale to jest nadal 50% szansy na zyskanie Syndriona, więc ta szansa jest zbyt mała. Poczekam sobie jeszcze 2 KVK. Może do tego czasu będziemy mieli już strzelców G4, więc przy okazji odblokuję sobie strzelców G4. No i wrzucimy tam Syndriona i być może Goresha albo Mogro. Zobaczymy jeszcze, jak ten Mogro będzie się prezentował w walce. Ale wróćmy do naszych osiągnięć podbojów. Po pierwsze, co mnie tutaj interesuje, to ile bursztynów będę w stanie zdobyć. Tutaj mamy jeden bursztyn za uzdrowienie 15 milionów jednostek za pomocą zasobów. Ja mam jednostki T4, więc leczenie ich jest dużo tańsze niż leczenie jednostek T5. Dlatego myślę nad tym, żeby nie bawić się w leczenie osiołków, które oczywiście polecam każdemu, kto chce najmniejszym kosztem odblokować to osiągnięcie, ale ja raczej pójdę w leczenie za surowce i mimowolnie te 15 milionów jednostek uda mi się wyleczyć bez pomocy bawienia się w zabijanie osiołków. Aby wyleczyć 15 milionów jednostek T4, potrzebowałbym użyć 450 milionów many. Jest to liczba many potrzebnej do uleczenia bez jakiejkolwiek redukcji, ale jeśli pójdę w 100% uzdrawiania za surowce, wtedy tej many będę musiał wykorzystać 292 miliony, żeby uzdrowić 15 milionów jednostek T4. Maksymalna ilość redukcji leczenia to minus 35%, jeśli weźmiemy odpowiednie polityki i talenty. Jeśli podzielimy sobie to na manę na dzień, to na dzień będę musiał użyć 6 milionów 700 tysięcy około. Natomiast jak sprawdzałem, ile many zbieram w ciągu dnia, to tej many zbieram 15 milionów, więc teoretycznie mogę sobie pozwolić na uzdrawianie zasobami. Dlatego raczej pójdę w uzdrawianie zasobami, więc tutaj jeden bursztyn powinienem zdobyć. Drugi bursztyn, który mógłbym zdobyć, będzie za zasługi, ale nie wiem, czy go zdobędę. Moje KVK będzie naprawdę ciężkie. Zobaczymy, jak te zasługi będą leciały. Jest szansa, że zdobędę ten bursztyn, ale nie jest to stuprocentowe, więc póki co liczę, że zdobędę bursztyn jedynie za leczenie. Jak widzicie tutaj, większość osiągnięć jest pod zgrupowane armie. Jeśli nie wiecie, co to jest, to spokojnie, w dalszej części filmu do tego przejdziemy. Tak więc, jako gracz w pojedynkę mogę sobie zagwarantować jeden bursztyn. Drugi bursztyn, którym na pewno będę miał, będzie z wbicia zasług przy pomocy watahy, więc tutaj jest bursztyn numer 2. No i ewentualnie bursztyn, o który moglibyśmy powalczyć, byłby bursztynem za nekrogiganta przy pomocy watahy. Zerknijmy sobie, w którym miejscu jest nekrogigant. Nekrogigant jest tutaj,
A przejdźmy sobie od razu do niego. Ten nekrogigant jest blisko nas, blisko naszej strefy startowej. Niestety, dla tych, którzy nie wiedzą, tutaj będą naprawdę spore walki. Tutaj jest jeden przeciwnik, Roe oraz SB, które zmieniło nazwę na BB, dokładnie. Więc to jest z dnia 21.09. SB to jest BB, więc tutaj w tym miejscu jest nekrogigant. No i teoretycznie, tak naprawdę, walczylibyśmy tutaj o tego giganta z SB oraz z Roe. Oraz prawdopodobnie zinwajduje nas BDO oraz GEN. Więc zobaczymy, czy uda nam się zdobyć tego nekrogiganta. On również nie jest pewny. O smoku raczej możemy pomarzyć, ale istnieje szansa. Smoka zdobędzie ogólnie, jeśli nasz team by wygrał z teamem żółtych, to smoka podobno ma zdobyć drużyna, która zdobędzie największą ilość zasług, więc teoretycznie na to jakiś cień szansy jest. Także bursztyn numer 3 za nekrogiganta nie jest pewny. Za królestwo oczywiście tutaj nic nie dostanę, więc na tym KVK ja mogę zdobyć dwa bursztyny, które będę miał na pewno. Ewentualnie trzeci za nekrogiganta może być również zdobyty, a trzy bursztyny w takim KVK to naprawdę dobry wynik. Gracze z jednostkami T5 mają zapewnione praktycznie 3 bursztyny, no bo każdy gracz z jednostkami T5 przez te 50 dni zdobędzie sobie 12 milionów zasług, więc gracz z jednostkami T5 w naszym przymierzu może spokojnie zdobyć 3, a ma szansę nawet na 4 bursztyny. A za 4 bursztyny możemy sobie już kupić skilla do pupila. Tu jest nowy skill, który pewnie będzie interesował wielu mainów piechoty. Wracając jeszcze na chwilę do osiągnięć podbojów, jak widzicie tutaj nagroda za te skrzynki, nagroda za kompendium artefaktów, jest w tym KVK za posiadanie 3 hydr. Wcześniej wystarczyło posiadać jedną magmę, więc nacisk na inwajdowanie innych stref jest w tym KVK naprawdę ogromny. Hydr mamy na mapie 6, więc jedna Wataha musiałaby zdobyć aż 3 hydry, co naprawdę nie będzie łatwe. I moim zdaniem zwycięzca tego KVK będzie miał dostęp do kompendium artefaktów złotego, fioletowego tudzież różowego raczej nie będzie miał nikt. Także zwycięzca zgarnia wszystko, reszta przymierzy, reszta stref startowych będzie miała dostęp jedynie do tego niebieskiego kompendium. Takie są moje spekulacje, ale zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa z inwajdowaniem innych stref. Przejdźmy sobie teraz do polityk. Nie będę czytał tych polityk każdej, ale sobie kliknę, żeby mieć w razie czego dostęp do tego w postaci filmu, żeby za jakiś czas być może sobie wrócić i zobaczyć, ok, to się zmieniło w taki sposób, to się zmieniło w taki sposób. Tutaj jak musimy brać tak wszystko po kolei. Tutaj jest pierwszy wybór, nad którym możemy się zastanowić. Generalnie myślę, że dużo lepszym wyborem byłoby pomało do przodu, które zapewnia nam 15% więcej zasobów po powrocie do miasta. Gdy ja ulepszałem te polityki, było już późno, no i tak klikałem i sobie kliknąłem tę politykę. Ona jest bardzo ciekawa, gdyż zapewnia nam 50% zasobów zebranych przez wroga po pokonaniu legionu, który gromadził zasoby. Więc bardzo ciekawa polityka, niestety limity, które tutaj są bardzo, bardzo małe. Gdyby tutaj było po 150 milionów, na pewno byłoby to jakaś opcja warta uwagi, ale większość graczy raczej lepiej wyjdzie na 15% więcej zasobów kosztem 20% prędkości. Jakbyśmy mieli to policzyć na szybko, to jeśli zbieracie na przykład przez godzinę 30 minut jedno złoże, będzie to 90 minut, to 20% z 90 to będzie jakieś 18 minut, więc czas z godziny 30 wydłuży wam się do godziny 50. Więc jeśli nie wypuszczacie takiego legionu, który wróci ze zbierania od razu ponownie na zbieranie, to
z tym talentem, z tą polityką. A jeśli wypuszczacie w miarę szybko po powrocie do miasta, to i tak myślę, że ta polityka będzie lepsza, bo to jest aż 15% więcej. Więc podejrzewam, że 10 na 10 przypadków każdy powinien wziąć tę politykę. Ja tutaj miskliknąłem w nocy, ale no, życie. Ta polityka byłaby naprawdę fajna, gdyby nie tak niskie ograniczenia. Ale jest jak jest, przejdźmy dalej. Tutaj musicie sobie wziąć to, minus 10% kosztów uzdrawiania. Tutaj jest bardzo ciekawa zmiana, bo w tym momencie mamy tutaj obrażenia przeciwko danej jednostce, więc mamy do wyboru pomiędzy piechotą a kawalerią. Polecam wam wszystkim wziąć piechotę, gdyż to KVK będzie tak naprawdę zależało głównie i wyłącznie od piechoty. Myślę, że kawaleria też coś tutaj zrobi dzięki zgrupowanym armiom, ale więcej o tym powiemy sobie w przypadku talentów sezonowych. Tutaj natomiast mamy do wyboru strzelców oraz magów. Ja wybrałem większe obrażenia przeciwko jednostkom magicznym, gdyż strzelcy, po pierwsze, jeśli nie wezmą zasięgu, który w tym sezonie jest, to zginą bardzo szybko. Natomiast jeśli ten zasięg wezmą, to ich obrażenia będą zmniejszone o 20% ataku podstawowego. Żeby wam to zilustrować, to jest coś takiego, jakbyście z jednostek T5 zrobili odrobinkę mocniejsze jednostki T4, tylko że wasze T5 będą miały obronę oraz HP jednostek T5. Więc takie, no, zobaczymy, ale więcej o tym opowiem w przypadku talentów sezonowych. Dlatego nadal uważam, że magowie będą ogromnym problemem, więc obrażenia przeciwko jednostkom magicznym jak najbardziej, jak najchętniej. Dalej bierzemy sobie pogrzebane kości. Plus 20% odsetek ożywionych. Niektórzy mogą myśleć, że jest to jakiś nerf, nic bardziej mylnego. W tym momencie mamy podstawowy odsetek ożywionych na poziomie 30%, więc z wymaksowaną polityką będzie to również 50%, jak w przypadku poprzedniego KVK. No jak widzicie, ja teraz aktualnie jestem na tym etapie, gdzie idę w kierunku zwiększonej liczby nakazów. Zawsze to będzie jeden pupil w ciągu dnia więcej. Polityka z drogi nadal nas będzie tutaj męczyła. Ja osobiście nie mam nic przeciwko niej, aczkolwiek zobaczymy, jak te walki na bastionach będą wyglądały. Niekoniecznie usuwałbym tę politykę, ale coś z bastionami może bym zrobił. Ale tak jak mówię, z werdyktem jeszcze się wstrzymam. Zobaczymy, jak walki na bastionach będą wyglądały w tym KVK. Tutaj mamy kolejny wybór, który może kogoś zainteresować. Ja osobiście polecam wam wzięcie limitu eliksirów. Mamy tutaj limit eliksirów zwiększony nawet o 300%, więc nasze eliksiry będą się odkładały i w momencie większych walk będziemy mieli więcej jednostek do użycia w ciągu tego pierwszego dnia walk. Ale jeśli ktoś chce mieć większe tempo produkcji eliksirów, to też może to wziąć, aczkolwiek wtedy musiałby wstawać co 6 godzin, żeby nie marnować żadnych eliksirów. Jest również obejście tego, jeśli weźmiecie sobie tutaj prędkość produkcji eliksirów oraz prędkość produkcji eliksirów tutaj, raczej musielibyście sobie wziąć tutaj politykę numer 2, kojącą opiekę zdrowotną, która zwiększy wam limit eliksirów, dzięki czemu żadne eliksiry nie będą się wam marnowały. W każdym razie ja planuję iść tutaj w 300% limitu eliksirów. Tutaj sobie wezmę dzienną konsolidację. Dalej nie ma wyboru, musimy sobie wziąć jedno i drugie. No i tutaj zaczynają się prawdziwe schody dla wielu osób. Ja osobiście raczej pójdę nawet w tym KVK w staranną opiekę zdrowotną. Z racji takiej, że nie mam jednostek T5, więc w moim przypadku 50 tysięcy eliksirów na dzień, to w moim przypadku to będzie być może dwa pełne legiony więcej na polu walki w ciągu jednego dnia, więc dla jednostek T4 sama produkcja eliksirów jest niewystarczająca, nie ma co się oszukiwać. Jeśli macie surowce, jeśli zbieracie to i jesteście graczami z jednostkami T4, staranna opieka zdrowotna i minus 20% kosztów uzdrawiania zasobami jest jedynym słusznym wyborem. Łącznie możemy mieć minus 35% kosztów uzdrawiania. Te czwórki są dosyć tanie, więc i można coś powalczyć, można wbić trochę zasług,
już lecząc 300 tysięcy jednostek na dzień. Będziemy mieli więcej jednostek do walki niż gdybyśmy wzięli dzienną produkcję eliksirów, a koszt manny, jeśli chodzi o uleczenie 300 tysięcy jednostek T4, będzie wynosił około 6-7 milionów na dzień. I ja w taki zwykły dzień zbieram około 15-12 milionów na dzień many, więc teoretycznie mogę coś podleczyć, mogę coś powalczyć i nadal tej many będzie mi się trochę odkładało. Miałem iść sobie w eliksiry, ale dla jednostek T4 taka liczba eliksirów to jest nic. Jakbym miał jednostki T5, wtedy oczywiście eliksiry mają większe znaczenie dla jednostek T5, bo te piątki są dużo mocniejsze, a czy leczycie jednostki T4, czy leczycie jednostki T5, każda jednostka kosztuje jeden eliksir, więc gracz z jednostkami T5 może sobie wybrać tak naprawdę każdą politykę, która będzie mu odpowiadała. Gracz z jednostkami T4, który zbiera czynnie zasoby i chce powalczyć, musi wziąć staranną opiekę zdrowotną, a gracz z jednostkami T4, który nie zbiera i chce tak odrobinę powalczyć, raczej weźmie sobie pierwszą politykę, ale zasług dużo nie zrobi w KVK, więc to jest, tak jak mówię, kwestia wyboru. Ja polecam każdemu z jednostkami T4 tę politykę, każdemu z jednostkami T5, kto chce leczyć i dużo walczyć, również tę politykę. A jeśli gracz z jednostkami T5 chce sobie zrobić takie KVK na odbudowę surowców, to może zastanowić się nad pierwszą opcją i nad drugą opcją. A druga opcja jest o tyle ciekawa, że zwiększa nam limit eliksirów o jeszcze 100%, więc jeśli sobie nastakujemy limit eliksirów na maksa, pierwsza polityka może nam dać 300%, kojąca opieka zdrowotna da nam kolejne 100%. No, wybierając tę politykę, naprawdę możemy sobie odłożyć dużo jednostek T5, dużo eliksirów na leczenie jednostek T5 na tę jedną główną walkę, więc wybór każdy musi sobie wybrać pod siebie. Ja wybiorę staranną opiekę zdrowotną. Idąc dalej, tutaj również możecie się zastanawiać, którą politykę wybrać. Czy 100 tysięcy więcej dziennej produkcji, czy 5,5% tempa produkcji. Liczyliśmy to kiedyś, będę to powtarzał jak mantrę. Posiadając już 3 miliony jednostek T4, lepiej wyjdziemy biorąc tempo produkcji. Posiadając natomiast 1,5 miliona jednostek T5, również wyjdziemy lepiej na tempie produkcji. To samo tyczy się tutaj polityki na dole. Jeśli macie więcej 3 miliony T4 i więcej, jeśli chcecie mieć większe limity, wybieracie sobie dzienne uzdrawianie z zasobami zależne od całkowitej liczebności legionów. Idąc dalej, stajemy przed kolejnym wyborem. Taktyka grupowa. Jeśli będziecie brali udział w zgrupowanych armiach, jest to na pewno ciekawy wybór. Pośpieszny marsz zwiększa nam prędkość takich zgrupowanych armii o 10%. Prędkość jest ważna, ale w przypadku tej zgrupowanej armii raczej wolałbym 5% obrony. No i jeśli będziecie walczyli spoza zgrupowanej armii i będziecie walczyli ze zgrupowanymi armiami w terenie, wasze legiony będą zadawały 2% więcej obrażeń tym zgrupowanym armiom. Ja osobiście chyba sobie wezmę wyobcowanie, żeby zadawać te 2% więcej obrażeń zgrupowanym armiom, które podejrzewam, że będą całkowitą metą na tym KVK. Więc ja tutaj wybiorę sobie wyobcowanie, dalej obrażenia zgromadzonej armii i obrażenia na garnizonie. W obu przypadkach możemy zwiększyć te obrażenia o 10%. Cała filozofia. Idąc dalej, tempo zdobywania zasług w zgrupowanej armii. I tych zasług możemy mieć plus 10%. Kolejna polityka, która jest pod zgrupowane armie. Także widzicie raczej, co będzie totalną metą. Gorzki koniec, legiony zadają 5% więcej obrażeń, jeśli polityka jest uchwalona przez obie strony konfliktu. Zarówno u was, jak i u waszego przeciwnika zginie 2% ciężko rannych jednostek. Na szczęście tę politykę możecie sobie wyłączyć, ale jeśli ktoś nie chce, nie musi jej robić, gdyż dwie ostatnie polityki są, powiedziałbym, bezużyteczne. Pierwsza zapewnia zasługi po śmierci jednostek T4 i wyżej. Jedna zasługa za jedną martwą jednostkę. Możemy sobie sprawdzić, ile zasług zdobyliśmy dzięki tej polityce. Podejrzewam, że jeśli nie jesteście wielorybami, krakenami, to
przy dobrych wiatrach zdobędziecie maksymalnie około 100-200 tysięcy zasług, więc jest to naprawdę nic. Natomiast polityka na górze zapewnia nam eliksir po śmierci te czwórki albo wyżej. Limit na dzień to 1 milion eliksirów. Ja podejrzewam, że jest to polityka dla krakenów. Nie jestem krakenem, ale jakbym miał skorzystać jakoś z tej polityki, to można by zrobić coś takiego. Walcząc jednostkami T4 włączacie sobie ten talent, ginie 2% waszych ciężko rannych jednostek i wtedy dostajecie eliksiry za każdą martwą jednostkę i za pomocą tych eliksirów możecie uzdrowić wasze jednostki T5. Więc jakiś Nefisto, jakiś Toxic może mogą coś z tego wyciągnąć, ale taki przeciętny gracz raczej nie będzie chciał, żeby jego jednostki ginęły. Więc jeśli chodzi o polityki, to tak to wygląda. Jeszcze raz wam przypomnę, może od samego początku. Tutaj polecam każdemu pomału do przodu. Tutaj polecam wziąć kontrę na piechotę oraz kontrę na jednostki magiczne. Tutaj ja biorę ulepszenie apteki. Tutaj biorę administrację medyczną. Tutaj biorę sobie staranną opiekę zdrowotną. Tutaj biorę seminaria medyczne oraz reformy opieki zdrowotnej. Tutaj biorę wyobcowanie. I tak moje polityki będą wyglądały. No i na deser nasze talenty sezonowe. Po pierwsze, co musicie wiedzieć, że w tym sezonie, w tym KVK, wybieracie sobie wasze drzewko startowe i zanim będziecie mogli wydać punkty w inne drzewka, będziecie musieli wydać w drzewku początkowym 10 punktów. Punktów maksymalnie możemy mieć 15, więc starczy nam na jedno całe drzewko i dwa złote talenty i wtedy możemy sobie dać na przykład jeden talent gdziekolwiek. Więc zanim przejdziemy do kolejnego drzewka, musimy wydać w jednym drzewku 10 punktów. Koszt ulepszania talentów to 1, 2, 3 i 4, więc łącznie 10. No i wtedy zostaje nam 5 punktów na inne drzewka. Oczywiście przypada wam jeden reset na 40 dni. KVK trwa około 50 dni, więc tak naprawdę macie jeden reset na całe KVK. Dlatego musicie wybrać mądrze wasze drzewko startowe. Czy ja wybrałem mądrze? Zaraz wam o tym opowiem. Na początku zerknijmy sobie w poszczególne talenty sezonowe. Ten talent daje nam 1% więcej obrażeń. Ten talent sprawia, że nasze ranne legiony wracają do naszego miasta 100% szybciej. Ranne legiony, nie martwe legiony, więc podejrzewam, że jest tutaj mowa o tym, gdy nasz legion jest czerwony. Fajnie jakby działał również na ducha. No i powiem wam, że w tym KVK raczej sobie przetestuję ten talent, ale to oczywiście po dokończeniu naszego drzewka startowego. Idąc dalej w wojnie totalnej, mamy tnij i siecz. Jest to legion, który zwiększa nasz atak co sekundę, więc wybierając ten talent dajemy sobie wzmocnienie w każdej sekundzie walki, co możemy wykorzystać m.in. w drzewku ogólnym, gdyż za każde wzmocnienie nasz legion zyskuje 15 punktów szału. Więc przypominam o tej tutaj zależności, bo jest to naprawdę fajny generator szału. Ale właśnie tutaj pojawiają się pierwsze schody, bo mamy tutaj również bardzo fajny talent, który zapewnia nam 5% mniejszych kosztów uzdrawiania. Więc dla tych, którzy chcą leczyć, jest to również bardzo kuszący wybór. Schodząc niżej, mamy talent Razem ku chwale, który prawdopodobnie będzie totalną metą na tym KVK. Po odblokowaniu tego talentu możemy tworzyć zgrupowane armie, czyli krótko mówiąc rally, którym możemy sterować jak legionem. Wygląda to w ten sposób. No i tą zgrupowaną armią steruje kapitan, który założył rally. W rally mamy 1 500 000 jednostek, więc naprawdę będzie ciekawie. Oczywiście możemy sobie sprawdzić to wchodząc w wojnę, wchodząc w zgrupowane armie. Tutaj macie informacje na ten temat. Z ważniejszych rzeczy to możemy utworzyć jedną armię jednocześnie. Do armii może dołączyć jedynie 5 legionów. Łącznie z naszym. No i limit zgrupowanych armii w przymierzu wynosi 10.
ale jeśli podzielicie się na dwa przymierza, na przykład kilka osób pójdzie do waszego przymierza z farmami, wtedy na waszym polu walki możecie mieć już 20 takich zgrupowanych armii. I myślę, że będzie to abuzowane w tym KVK. No i myślę, że to drzewko, a szczególnie te zgrupowane armie będą przodować na tym KVK. No i oczywiście możemy stworzyć to z jednostek piechoty lub kawalerii. Nie stworzymy sobie zgrupowanej armii z jednostek legionów magicznych. Ale nawet kawalerzyści mogą na pewno się tym talentem pobawić. No i dalej mamy wzmocnienia. Jedno wzmocnienie jest dla jednostek piechoty. Otóż w zgrupowanej armii nasze jednostki piechoty trafione jednostkami dystansowymi mają 15% szans na zmniejszenie obrażeń o 25% oraz na zadanie napastnikowi obrażeń od kontrataku o współczynniku 240. Więc mając szczęście, mając Danfela, mając bonus jednostek piechoty, który zmniejsza obrażenia dystansowe, te zgrupowane armie naprawdę z jednostkami piechoty będą przepotężne. Nie jestem mainem piechoty, ale naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i na pewno jest to powiew świeżości w tej grze. Zobaczymy, jak to będzie hulało. Talent obok to piorunujący cwał, żeby się tutaj nie przejęzyczyć. Jednostki kawalerii w zgrupowanej armii będą odnosiły 40% mniej obrażeń w czasie szarży oraz czas odnowienia tej szarży będzie ulegał skróceniu o 20%. Bazowo szarżować możemy co 10 sekund, z tym talentem będziemy mogli szarżować co 8 sekund, więc kapitan takiej zgrupowanej armii będzie mógł sobie skakać od legionu do legionu i atakować. Kilka zgrupowanych armii z jednostek kawalerii naprawdę będzie mogło odcinać mnóstwo wsparcia, które będzie gdzieś szło, więc kawaleria również myślę, że może w tym sezonie się świetnie pobawić. Więc ogólnie to drzewko oceniam na 10 na 10. Samo drzewko jest naprawdę świetne. Może poza tymi pierwszymi talentami, ale myślę, że też są całkiem ok. Te trzy talenty są tutaj naprawdę 10 na 10. Przejdźmy sobie dalej. Bitewny zmysł. Jak widzicie, ja to drzewko wybrałem. Tutaj poszedłem w gromadzenie zasług. Tygodniowy limit zachowanych zasług zwiększamy o 200. Podstawowy limit to 100. A skoro zwiększamy go o 200, to nasz limit podstawowy powinien wynosić 300. Więc 300 tysięcy zasług będzie nam przychodziło na kolejny tydzień, co uważam, że jest świetne. Tygodni w tym KVK mamy 7. 7 razy 3 łącznie da nam to wartość 2 miliony 100 tysięcy zasług. Właśnie tyle zasług przy aktywnych walkach możemy sobie zaoszczędzić. Drugi talent obok to szał budowania, zwiększa inżynierię jednostek dystansowych o 100%. 10 na 10 osób powinno wybierać jednak gromadzenie zasług. Naprawdę bez porównania te dwa talenty. Przechodząc dalej, mamy 10% szans podczas ataku dystansowego na przerwanie obrony o 0,5%. Maksymalnie 10 kumulacji, więc mamy maksymalnie możemy przerwać 5% obrony. Moim zdaniem jest to dosyć słabe. Mamy na to 10% szans, jakby w biciu piechoty, owszem, może się to jakoś przydać, ale ja tutaj wybrałem wichrowy krok. Zwiększa prędkość marszu jednostek z naszego legionu o 10%, więc znacie mnie, ja lubię prędkość. Poza tym, wybierając ten talent, możecie zmniejszyć obronę wroga o 5%. Pamiętajcie, że wasz sojusznik, jeśli zmniejszy tę obronę o 5%, to wy dodatkowo tej obrony nie zmniejszycie o kolejne 5%. Tak naprawdę w sytuacji 1 na 1, jasne, mogłoby wam to coś dać, ale w sytuacji, gdy walczycie w walce grupowej, raczej istnieje bardzo duża szansa, że ktoś ten talent weźmie. Wtedy to, czy wy weźmiecie ten talent, czy go nie weźmiecie, będzie miało naprawdę mało znaczenia, bo te talenty się nie będą stakowały, więc dlatego tutaj jest kolejny wybór. To jest kolejny punkt, dla którego wybieram wichrowy krok. Idąc dalej, jedność serc. Kiedy na polu bitwy w terenie znajduje się co najmniej jeden legion dystansowy, każdy dodatkowy legion dystansowy, który dołączy do bitwy, zwiększa atak naszego legionu o 1,5%. Świetny talent dla strzelców, świetny talent dla magów. Łącznie możemy zwiększyć nasz atak o 6% na każdym legionie. Jest to całkiem przyjemny bonus. No idąc dalej, mamy tutaj długo oczekiwany przez mainów strzelców zasięg dla strzelców wyborowych. Ten talent daje nam taki sam zasięg jak jednostki magiczne.
ale ich podstawowy atak fizyczny zmniejsza się o 20%. Żeby wam to zilustrować, co się dzieje z tym atakiem, podstawowy atak mamy tutaj na czarno, no i ten atak w przypadku jednostek T5 wynosi 452. Jeśli zabierzemy tutaj 20% podstawowego ataku, nasz atak będzie wynosił 361 punktów. Dla porównania mamy tutaj atak jednostek T4, 341. Praktycznie ten atak sezonowy zmniejsza nam tier jednostek, atak tego tieru jednostek, ale dostajemy w zamian zasięg. Oczywiście obrona i punkty życia będziemy mieli jednostek T5, natomiast atak będziemy mieli jednostek T4. Analogicznie w dół ja będę miał tutaj atak około 260 kilku, więc będę walczył jednostkami T4 z atakiem jednostek T3. Dlatego nie wiem, czy nie pośpieszyłem się z wybraniem tego drzewka, bo im dłużej się nad tym zastanowię, tym tak naprawdę nie wiem, czy warto iść w działania dystansowe, jeśli gram strzelcami. Jedyny talent, który mnie tutaj interesuje w tym drzewku, to ten fioletowy talent, który jest naprawdę świetny, ale reszta tych talentów, nawet jako main strzelców, w mecie, w której będziemy walczyli z tymi mini rally, które będą biegały wszędzie, nie potrzebujemy aż takiego dużego zasięgu, bo i tak te rally będą w nas wbiegać, więc tak naprawdę zabieramy sobie jedynie atak, który by nam się tutaj przydał. No nie będę już resetował, bo wybrałem to drzewko, ale jeśli zobaczę, że będzie to bardzo słabe, to wtedy wybiorę inne drzewko, do którego niedługo przejdziemy, ale mamy w tym drzewku jeszcze jeden talent. Talent dla jednostek magicznych. Za każdym razem, gdy twoje legiony magiczne zadadzą w terenie obrażenia od normalnego ataku, wybrany legion traci 1,5% prędkości, maksymalnie 15% prędkości. Teoretycznie jest to spoko umiejętność, ale czy zasługuje na złoto? Raczej dałbym ją gdzieś tutaj, nie? Raczej zrobiłbym z niej umiejętność niebieską, ale tak jak mówię, magowie i tak są jednymi z najmocniejszych jednostek w tej grze, zaraz obok piechoty, więc magom tutaj bonusów żadnych nie potrzeba. A co do tego zasięgu, to na tym KVK z tymi mini rally, tak jak mówię, raczej to jest strzał w kolano dla strzelców. Może na pomniku się przyda, bo tam to rally nie wejdzie, na pomniku z krasnoludami, ale na polu walki myślę, że to jest trochę taki strzał w kolano. Nie traktujcie tego talentu jako coś, co robi ze strzelców nie wiadomo jak potężną jednostkę. Ten talent tak naprawdę daje jakiekolwiek szanse na normalną grę, jeśli ktoś mainuje strzelców. Przejdźmy sobie teraz do drzewka niebieskiego. Mamy tutaj wściekły kontratak. Legiony piechoty i kawalerii w zgrupowanej armii zadają 5% więcej obrażeń od kontrataku. Znowu mamy tutaj talenty pod zgrupowane armie. Tak jak mówiłem, zgrupowane armie to jest coś, co będzie tutaj trząsło całym KVK. Talent obok gwarantuje nam 10% więcej zasług. Dzięki tej umiejętności możemy zdobyć maksymalnie 100 zasług więcej tygodniowo. Tygodni na tym KVK walk będzie około 7, więc teoretycznie możemy zdobyć 700 tysięcy zasług więcej. Jeśli ktoś mało walczy albo ma problemy ze zdobywaniem zasług, myślę, że może rozważyć ten talent. Na całe KVK będzie to dodatkowe 700 tysięcy zasług. Jak doskonale wiemy, jeden droższy skill dla pupila kosztuje 600 tysięcy zasług, więc praktycznie za darmo będziemy mogli sobie kupić jeden droższy skill w sklepie. Idąc dalej, mamy tutaj przewaga wysokości. Legiony w twierdzach przymierza zadają 3% więcej obrażeń. Fajny talent dla te piątek, które będą broniły się w kipach, ale dla te czwórek za wiele to nie zmieni. Palący szał, twój legion zadaje o 3% więcej ataku w terenie. To jest całkiem przyjemny talent, działa na każdy rodzaj jednostek, więc 3% może nie jest to za wiele, ale zawsze jest to jakiś boost do obrażeń. Idąc dalej, mamy tutaj genialny talent o nazwie Ideał. Jest naprawdę świetny. Działa on w ten sposób, że wybieramy sobie jeden legion, który będzie ideałem, i 5 legionów w zasięgu tego ideału dostaje 10% ataku i ten buff trwa przez 15 minut. 5 legionów dookoła ideału. Zastanawia mnie jedynie, czy sam ideał również dostanie te 10% ataku, czy nie. Jedna rzecz jest pewna, ideał dostanie 5% zasług od wzmocnionych legionów. W ciągu tygodnia możemy zyskać
150 tysięcy zasług. Na całe KVK będzie to około ponad miliona zasług. Więc całkiem przyjemny wynik. No i cooldown tej umiejętności to godzina. Możemy używać wzmocnień na 15 minut co godzinę. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, gdy nasz legion zostanie ideałem, co w przypadku, gdy on zginie albo gdy wróci do miasta? Czy ten buff przypadnie, czy... Bo jeśli ten buff będzie znikał, gdy nasz legion zginie, to naprawdę będziemy musieli albo po prostu stać w okolicy naszych ziomeczków, albo grać bardzo, ale to bardzo bezpiecznie. Tylko nie wiem, jak działa to do końca właśnie, gdy nasz legion zginie. Idąc dalej, mamy kolejny super talent, wojownicze upojenie. Po wskazaniu jednego z legionów jako ideał, cechę tę otrzymuje również dowolny legion gracza w pobliżu. Efektu tego nie uwzględnia się przy obliczaniu ogólnej liczby legionów z przymierza, które mogą być pod wpływem wzmocnienia. Więc jeśli dobrze rozumiem, to w czasie, gdy wybieramy swój legion jako ideał, posiadając ten talent, jeden dodatkowy losowy legion również będzie ideałem, więc będziemy mieli dwa ideały na polu walki. A dwa ideały na polu walki to 10 legionów, które będą miały wzmocniony atak. Sytuacja robi się ciekawa, gdy weźmiemy dodatkowo jeszcze wspólny cel. Wtedy ideał może wzmocnić o 5 legionów więcej, więc zamiast 5 będziemy mieli 10 legionów, które będą miały 10% ataku więcej na 15 minut. W połączeniu z drugim ideałem będziemy mogli wzmocnić 20 naszych legionów w zasięgu. Brzmi to bardzo ciekawie i chyba sam szczerze nie wiem, czy nie pójdę w to drzewko. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał dodatkowy zasięg dla strzelców. Nie skreślam tego zasięgu, ale 20% mniej ataku podstawowego to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ponadto w to drzewko daje nam 10% ataku. Tutaj maksymalnie możemy nasz atak wzmocnić o 6%. Ten bonus trwa cały czas, ale będziemy musieli wychodzić 5 legionami. Jeśli będziemy grali na przykład na 2 legiony, no to wtedy nasze 2 legiony będą miały atak wzmocniony o 1,5%, więc nie tak wiele. Tutaj natomiast mam dwie zagadki, których nie wiem. Pierwsza to właśnie, co się dzieje, gdy ideał zginie. No i druga zagadka jest taka, czy te 10% ataku również będzie posiadał nasz ideał, czy nie. Samo drzewko dla słabszych graczy, którzy mają na przykład te czwórki, tak jak ja, i może nie walczą za wiele, do tego bym się akurat nie podpisał, to myślę, że to drzewko jest jak najbardziej w porządku. Ewentualnie nawet konto farma, które będzie wzmacniało nawet 20 legionów w przymierzu, również myślę, że może to jakoś podziałać. No i pamiętajcie, że to drzewko może nam pomóc z wbiciem zasług, więc jeśli ktoś ma naprawdę duże problemy, zastanowiłbym się nad wybraniem tego drzewka. Poza tym osobiście uważam, że działania dystansowe i ten zwiększony atak strzelców do zasięgu magów kosztem 20% podstawowego ataku fizycznego to może być, boję się tego powiedzieć, ale to może być naprawdę duży bait, nie? Moim zdaniem to będzie miało jedynie jakieś znaczenie na pomnikach z krasnoludami, bo tam zgrupowane armie nie mogą wejść, natomiast na otwartym polu i tak będziemy walczyli głównie ze zgrupowanymi armiami. No a zgrupowane armie i tak będą wchodziły w zasięg strzelców nawet bez tego dodatkowego zasięgu z tego talentu, więc tylko i wyłącznie zmniejszymy sobie nasze obrażenia. Dlatego naprawdę rozważam przeskoczenie na to drzewko, ale zobaczę jeszcze, przetestuję najpierw sens tego talentu. Skoro już poszedłem w to drzewko, to nie będę marnował resetu, żeby pójść teraz w to. Także musicie mieć to na uwadze, że u mnie to drzewko może się zmienić na morale polowe. Przechodząc do ostatniego drzewka, przygotowanie do bitwy, uważam, że to drzewko jest tylko i wyłącznie dla farm, ewentualnie dla kont, które chcą się odbudować na KVK, gdyż mamy tutaj 15% więcej zasobów z punktów przymierza. Ten talent w połączeniu z polityką na 15%, w połączeniu z pracorożcami u orków, da nam plus 35% surowców z punktów zasobów. Naprawdę można będzie się obłowić, jeśli chodzi o
surowce. Talent obok, zwiększa szybkość odzyskiwania PDW o 5%, trochę useless, a nawet bardzo, powiedziałbym. Przywołanie duchów zwiększa odsetek legionów ożywionych w kostnicy o 3%. 3% niby niewiele, ale jeśli komuś zginęły naprawdę setki tysięcy jednostek, być może pokusiłbym się o reset przed końcem KVK, żeby ożywić sobie 3% więcej legionów. Niby nic, ale zawsze coś. Talent obok, niszczyciel ciemności, zmniejsza liczbę punktów dowodzenia potrzebnych do zniszczenia fortu mrocznych o 10 punktów. Zamiast 150 będzie nas to kosztowało 140 punktów. Może jeśli ktoś zbiera traktaty, to naprawdę długoterminowo mógłby zaoszczędzić sporo PDW, przez co mógłby zdobyć więcej traktatów. Teoretycznie dla konta, które się rozwija i zbiera traktaty, lepsze to niż nic. Przechodząc dalej, ochrona przymierza. Na naszym terenie przymierza, jeśli będziemy zbierali, nikt nie będzie mógł nas zaatakować. Idealny talent i dla kont głównych, i dla kont farm. Niestety nie wystarczy nam punktów, żeby skończyć jedno całe drzewko i dojść do fioletowego talentu. A raczej nikt na swoim głównym koncie, jeśli się nie odbudowuje, nie będzie szedł w to drzewko. Ale dla konta farmy jak najbardziej fajny talent. Idąc dalej, mamy genialny talent dla głównego konta, zwiększa dzienną liczbę nakazów o 1. Jeden pupil więcej przez 50 dni może nam naprawdę pomóc w wbiciu 3 gwiazdek na talencie, więc moim zdaniem to jest kolejny genialny talent, na który większość z nas sobie nie pozwoli. Talent obok daje nam 50% prędkości zbierania w centrum przymierza oraz zwiększa ładowność jednostek o 50%. Kolejny świetny talent pod zbieranie. Uważam, że każde konto farma, które będzie na tym KVK, powinno sobie właśnie pójść w te polityki. Jakbym miał ocenić każde drzewko z osobna, wojna totalna, myślę, że jest to drzewko 10 na 10 i jest to drzewko, które będzie wyznaczało metę na tym KVK. Bitewny zmysł. Niby jest ok do fioletowego talentu, ale te dwa talenty, moim zdaniem działania dystansowe, to jest po prostu giga bait, ale zobaczymy. Póki co temu drzewku daje takie 7 na 10, bo gromadzenie zasług jest fajne, jedność serc jest fajna, te dwa talenty dają radę, więc takie 7 na 10. Morale polowe dla jakiegoś konta, które jest słabsze, może jakiś free to play jak ja, mógłby sobie na to pozwolić. Mamy tutaj trochę pasywnych zasług, mamy tutaj wzmocnienia, więc takie drzewko naprawdę spoko dla wsparcia i myślę, że dałbym temu drzewku łączną notę 9 na 10. Kolejne drzewko bardziej dla farm, ale jeśli ktoś chce po prostu skupić się na zbieraniu, również to drzewko jest dla niego. Ogólnie dałbym tutaj naprawdę 8 na 10, bo 15% surowców więcej to jest dużo, naprawdę mnóstwo surowców. Plus możemy zbierać na naszym terenie, plus mamy 50% szybsze zbieranie w centrum zasobów. Naprawdę świetne talenty. Jeśli ktoś chce przygotować się na kolejne KVK, ale dla konta farmy jest chyba najlepsze. Ewentualnie dla konta farmy można pokusić się o morale polowe i o wzmacnianie naszych sojuszników. To też nie będzie głupie. Tak widziałbym te talenty sezonowe ja. Jeśli coś źle zrozumiałem albo macie inne zdanie, to śmiało napiszcie w komentarzu. W tym filmie to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.